Tekst manny na 3 maja. Twardy pokarm jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Żydów rozdział 5 werset 14. Komentarz parałzyjny. Ci, którzy mają prawdziwą i szczerą wiarę w Boga, chętnie uznają za prawdę to, co on mówi w swoim słowie. Tacy powinni już dawno temu zostać utwierdzeni w podstawowych zasadach doktryny. Wznoszona przez nich budowla ze złota, srebra i drogich kamieni w znacznej części powinna być już wykonana, a praca powinna stale postępować naprzód. Jeśli są lojalni i wierni Bogu, są oni zdolni rozróżnić prawdę od błędu. Powinniśmy wiedzieć w co i dlaczego wierzymy, a wtedy głosić to śmiało i bezkompromisowo, bo jeśli trąba niepewny głos wydaje, któż się do boju szykować będzie. Reprint numer 3199 Komentarz epifaniczny Tak jak fizyczne organy literalnych dzieci nie są wystarczająco rozwinięte, by trawić twardy pokarm. Tak organy duchowych dzieci nie są wystarczająco rozwinięte, by przyswajać twardy duchowy pokarm. Trzeba być dobrze rozwiniętym w Chrystusie, by właściwie przyswajać najgłębsze prawdy. Taki rozwój można osiągnąć jedynie przez stałe używanie umysłowych, moralnych i religijnych zdolności w duchowym zakresie. Duchowe mięśnie, tak samo jak fizyczne wzmacniają się przez używanie. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Jermiasza rozdział 15, werset 16, Gdy się znalazły mowy Twoje, zjadłem ich, a było mi słowo Twoje weselem i radością serca mego, ponieważ się nazywam od imienia Twego, Panie, Boże Zastępów. Ezechiela rozdział trzeci werset trzeci, a mówił do mnie, synu człowieczy. Nakarm brzuch twój, a wnętrzności twoje napełnij temi księgami, ci daję. I zjadłem je, i były w ustach moich słodkie jako miód. Amosa rozdział ósmy wersety od jedenastego do trzynastego. Oto dni przychodzą, mówi panujący pan, że pośle głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania słów Pańskich, tak, że się tułać będą od morza aż do morza, i od północy aż na wschód biegać będą, szukając słowa Pańskiego, wszakże nie znajdą. Dnia onego pomdleją panienki piękne, nawet i młodzieńcy od onego pragnienia. Rzymian rozdział szesnasty werset dziewiętnasty, Bo posłuszeństwo wasze wszystkich doszło. A przetoż raduje się z was, ale chcę, abyście byli mądrymi na dobre, a prostymi na złe. Pierwszy Korentów rozdział drugi wersety od szóstego do szesnastego. A mądrość mówimy między doskonałymi, ale mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną, ale mówimy mądrość Bożą w tajemnicy, która jest zakryta, którą Bóg przeznaczył przed wieki ku chwale naszej, której żaden z książąt tego świata nie poznał, bo gdyby byli poznali, nigdy by pana chwały nie ukrzyżowali. Ale opowiadamy, jako napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło. Co nagotował Bóg tym, którzy go miłują? Ale nam to Bóg objawił przez Ducha Swojego, albowiem Duch Wszystkiego się bada i głębokości Bożych. Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, tylko Duch Człowieczy, który w nim jest? Także też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży. Aleśmy my nie przyjęli Ducha świata, lecz Ducha który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane, o których też mówimy, nie te mi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty naucza do duchownych rzeczy duchowne stosując, ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać. Przeto to, iż duchownie bywają rozsądzone. Ale duchowny rozsądza wszystko, lecz sam od nikogo nie bywa rozsądzony. Albowiem, któż poznał zmysł Pański? Któż go będzie uczył? Ale my zmysł Chrystusowy mamy. Rozdział 13, Werset 11. Póki Pókim był dziecięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię. Rozmyślałem jako dziecię, lecz gdym się stał mężem, zaniechałem rzeczy dziecinnych. Rozdział 14, werset 20, Bracia. Nie bądźcie dziećmi w ale bądźcie dziećmi złością, a w rozumieniem dorosłymi bądźcie. Pierwszy Piotra, rozdział drugi, werset drugi, jako dopiero narodzone niemowlątka. Szczerego mleka słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli. Psalm 119 Werset 99 Nad wszystkich nauczycieli moich stałem się rozumniejszym, bo świadectwa Twoje są rozmyślaniem moim. Psalm 131 Werset 2 Izalim nie położył i nie uspokoił duszy mojej, jako dziecię odstawione od matki swej Odstawionemu dziecięciu była podobna we mnie dusza moja. Efezów rozdział trzeci werset piąty, która inszych wieków nie była znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym apostołom jego i prorokom przez ducha. Rozdział czwarty wersety od trzynastego do piętnastego. A iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego. W męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego, abyśmy więcej nie byli dziećmi, chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem. Ale szczerymi będąc w miłości, rośnijmy wonego we wszystkim, który jest głową, to jest w Chrystusa. Kolosensów, rozdział 3, werset 16: Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w Was obficie ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach Waszych Panu. Drugi Timotewsza, rozdział 3, wersety od 15 do 17: A iż z dzieciństwa umiesz pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczony. Żydów rozdział szósty werset pierwszy Przetoż zaniechawszy początkowych nauk o Chrystusie, miejmy się ku doskonałości, nie znowu zakładając grunty pokuty od uczynków martwych i wiary w Boga. Drugi Piotra rozdział trzeci wersety od 16 do osiemnastego, jako i we wszystkich listach swoich mówiąc o tych rzeczach między którymi są niektóre rzeczy trudne ku wyrozumieniu, które nieumiejętni i niestateczni wykręcają jako i inne pisma, ku swemu własnemu zatraceniu. Wy wtedy, najmilsi, wiedząc to przedtem, strzeżcie się, abyście błędem tych niezbożników nie byli zwiedzeni i nie wypadli z waszej stateczności. Ale rośćcie w łasce i w znajomości Pana Naszego Izbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i teraz, i na czasy wieczne. Amen. Jakuba rozdział pierwszy wersety od 18 do 25, który, prze to że chciał, porodził nas słowem prawdy ku temu, żebyśmy byli niejakimi pierwiastkami stworzenia Jego. A tak Bracia moi mili. Niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nierychły ku mówieniu i nierychły ku gniewowi. Bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej. A tak odrzuciwszy wszelakie plugastwo i zbytek złości, z cichością przyjmijcie słowo wszczepione, które może zbawić dusze Wasze. A bądźcie czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko. Oszukiwającymi samych siebie. Albowiem jeśli kto jest słuchaczem słowa a nie czynicielem, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciadle, bo samego siebie obejrzał i odszedł, a wnet zapomniał, jakim był. Ale kto by wejrzał w on doskonały zakon wolności i zostawałby w nim, ten nie będąc słuchaczem zapamiętliwym.

Reprint numer 5688. Pytania: Jak doświadczenia tego tygodnia potwierdziły ten tekst? Jakie dobro z tego wypłynęło? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.